Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym wyposażenie dla laboratorium poza naszą planetą, ponieważ chcemy wysłać po prostu misje załogowe na Księżyc, czy to na Księżyc, czy na Marsa. No i dobrze by było mieć laboratorium, w którym moglibyśmy badać to, co akurat znajdziemy na tych ciałach niebieskich. No to tak, na początek zacznę może co nieco od takich materiałów, materii nieożywionej, czyli od początków Księżyca, powstawania regolitu i kraterów uderzeniowych, a także regolitu jako źródła surowców. Następnie przejdę do badania życia i jego prekursorów w warunkach pozaziemskich. No a i zakończę badaniami biologicznymi w środowisku habitatów, w którym docelowo mają mieszkać ludzie. Ludzie po raz kolejny przygotowują się, by wyruszyć z Ziemi, aby wylądować na, jak już wspomniałem, powierzchni innych ciał niebieskich. Dwa takie obiekty, które znajdują się na szczycie listy miejsc do założenia stałej bazy, to właśnie Księżyc i Mars. Aktualnie prowadzimy misje bezzałogowe, ale wraz z rozwojem takich programów jak właśnie tutaj Artemis, którego logo można zobaczyć na slajdzie. Docelowym celem programu Artemis jest właśnie założenie stałej placówki na Księżycu. I właśnie wylądowanie ludzi, założenie takiej placówki na którymkolwiek z ciał niebieskich, czy to na Marsie, czy na Księżycu, czy w sumie na jakimkolwiek innym. Dzięki temu nauka mogę potencjalnie odnieść ogromne korzyści. Tutaj właśnie za chwilę przedstawię kilka tych wspomnianych już wcześniej zagadnień związanych z Księżycem, bo na nim głównie się skupię, które wciąż są otwarte. A także, jak wspomniałem, przedstawię przegląd przyrządów, które byłyby niezbędne dla ludzkich astronautów w takim księżycowym laboratorium, by znaleźć odpowiedzi na pytania. Tutaj, mimo tego, że moim głównym celem jest księżyc, można spokojnie założyć, że księżyc, oprócz tego, że będzie cennym stanowiskiem testowym dla wielu technologii, będzie również miejscem, gdzie będzie można testować technologie, które będą potem wykorzystywane na Marsie. No tutaj można spokojnie założyć, że taki habitat czy laboratorium z Księżyca będzie raczej podobne do tego, które będzie się znajdować na Marsie. Jedynie będzie nieco bardziej dostosowane do warunków tego akurat obiektu, na którym będzie się znajdować. A więc badania materiałów nieożywionych czy materii nieożywionej. Tutaj kilka właśnie zagadnień będzie związanych z geologią Księżyca, z geochemią, a także wykorzystaniem surowców, które znajdują się właśnie tam na miejscu. To jest tak zwane ISRRU, czyli In Situ Resource Utilization. Oprócz tego jeszcze może wspomnę co nieco o inżynierii materiałowej. A więc cóż można badać na takim księżycu? No więc można badać, jak on w ogóle powstał. Aktualnie najbardziej takim akceptowalnym modelem pochodzenia księżyca obejmuje zderzenie między Ziemią a dużym, takim mniej więcej wielkości Marsa, obiektem. Jednak dokładna natura tego zdarzenia jest nam nieznana i dalej pozostaje przedmiotem dyskusji, głównie przez to, że istnieją pewne rozbieżności między modelami geofizycznymi a pomiarami geochemicznymi Księżyca. Tutaj szczególnie istotny jest fakt, że Ziemia i Księżyc są identyczne pod względem składu izotopów tlenu i tytanu i nie znaleziono żadnej sygnatury geochemicznej tego właśnie impaktora, tego, co w tą Ziemię uderzyło. No a jak wiadomo,
tutaj po takim zderzeniu powinno coś, powinny być jakieś sygnatury tej planetoidy. Tutaj właśnie, gdyby wczesna Ziemia została uderzona przez taką właśnie planetę, no to skład izotopowy Księżyca powinien być przynajmniej mieszanką tych dwóch, a nie odpowiadać składowi samej Ziemi. Taka długoterminowa stacja księżycowa oraz możliwość pozyskiwania i analizowania próbek z regionów innych niż te próbkowane podczas misji Apollo bardzo pomogłoby rozwiązać tę rozbieżność i stworzyć nowe modele pochodzenia właśnie Księżyca. W ogóle można też, będąc na Księżycu, można badać, jak powstał regolit oraz badać kratery uderzeniowe. Tutaj od czasu powstania naszego systemu Ziemia-Księżyc, no, nasz system właśnie był poddawany bombardowaniu meteorytami. No, dużymi, małymi, bardzo małymi cząstkami naładowanymi przez Słońce. Jednakże w przeciwieństwie do Ziemi, gdzie kratery są po prostu erodują z powodu warunków atmosferycznych, ruchów tektonicznych, no i też naszego ekosystemu, naszej ekosfery, na Księżycu kratery pozostały względnie niezmienione, a ich rozmiary wahają się od zagłębień wielkości mikrometrów do wielkich basenów uderzeniowych o średnicy kilku tysięcy kilometrów. Prócz tego, że powstają właśnie te kratery, bombardowanie dużymi, małymi, a także mikrometeorytami, meteoroidami w zasadzie, oraz cząstkami naładowanymi energią słoneczną i galaktycznym promieniowaniem kosmicznym, rozbijają właśnie skały, które są na powierzchni Księżyca, tworząc ten regolit księżycowy, który pokrywa prawie całą powierzchnię Księżyca. Tutaj warstwa regolitu może mieć średnią, w zasadzie głębokość, wahającą się od 4 do 5 metrów, a na starszych wyżynach może przekraczać nawet 10 metrów. Tutaj chociaż program Apollo spowodował, że nauka o takich kraterach uderzeniowych zrobiła ogromny krok naprzód, wiele podstawowych części procesu kraterowania wciąż pozostaje nierozwiązanych. W zależności od grawitacji i do pewnego stopnia od właściwości celów, w który taki meteoroid uderzy, kratery powstałe w wyniku kosmicznych uderzeń różnią się od siebie, czy to ostatecznym kształtem, bo mogą być kratery w kształcie misy, mogą być szersze, płytsze, mogą być takie tarasowe. Nie znamy za bardzo, jakie procesy w ogóle zachodzą w czasie takiego uderzenia meteoroidu o powierzchnię Księżyca. Ponieważ w czasie, właśnie przypuszcza się, w czasie takiego uderzenia skały, energia wyzwolona w czasie takiego uderzenia jest tak duża, że skały nabywają pewnej plastyczności. Co jest bardzo ciekawe w sumie, a jedynym takim dużym kraterem, który możemy badać w tym właśnie w tym ojku, możemy badać właśnie w tym kierunku, jest jeden krater w Meksyku, który jest niestety bardzo głęboko zakopany i dostępny tylko przez odwierty. A teraz właśnie coś o regolicie, który może być źródłem surowców, ponieważ jest on głównym źródłem pierwiastków i związków chemicznych, które możemy wykorzystywać do budowy struktur, eksploatacji zasobów, no i ogólnie wspierania ludzkich misji. W porównaniu do bazaltów takich ziemskich,
Bazalty księżycowe zawierają większe stężenia pierwiastków, takich jak tytan, cyrkon czy chrom, ale niższe stężenia pierwiastków, powiedzmy, stosunkowo lotnych, jak sód czy potas, no i nie zawierają przede wszystkim wody. Jeden z bardziej rozpowszechnionych minerałów w regolicie, czyli ilmenit, to jest taki tlenek tytanu. Jest w zasadzie sól tytanu z żelazem, czy jest właśnie przez to źródłem tytanu i żelaza, które mogą być wykorzystywane, a także może być wykorzystywane do produkcji tlenu, przez to, że jest tlenkiem. No i właśnie, ilmenit występuje na większości powierzchni Księżyca. Dodatkowo minerały ilmenitu skutecznie zatrzymują wodór z wiatru słonecznego, dlatego przetwarzanie ilmenitu spowoduje również wytworzenie wodoru, który może stanowić paliwo. Przypuszcza się, że ilmenit właśnie przez to, że jest taką pułapką na wodór, może być również skuteczną pułapką na Hel-3, które również może być, jest potencjalnym paliwem do wytwarzania energii termojądrowej. No ale niestety nie mamy na razie reaktorów termojądrowych. Tutaj jednym z takich najbardziej niezwykłych obszarów na Księżycu, znanych od czasów jeszcze misji Apollo, jest teren, nie jestem pewien, czy to dobrze powiem, Procellarum Creep, który jest ten skrót Creep, czyli K-R-E-E-P, pochodzi od skrótów K, czyli symbol potasu, R-E, czyli pierwiastki ziem rzadkich, rare earth elements, i P, czyli fosfor. Właśnie przez to, że występuje tam bardzo sporo potasu, pierwiastków ziem rzadkich i właśnie fosforu. No i właśnie, regolit jest najbardziej wszechobecnym dostępnym zasobem na Księżycu. Można go wykorzystywać do budowy siedlisk czy osłon radiacyjnych. Tutaj taka sztuczna jaskinia przygotowana z regolitu musiałaby mieć pół metra grubości lub więcej, by zatrzymywać promieniowanie kosmiczne. Dodatkowo rośliny lub mikroorganizmy mogą potencjalnie czerpać składniki odżywcze z tego regolitu. Niestety jest jeden problem z takim właśnie przebywaniem na Księżycu, mianowicie degradacja materiałów, ponieważ jeśli jest z regolitu, no to regolitu mamy pod dostatkiem, więc możemy sobie budować ile dusza zapragnie. Niestety inne materiały będą degradowane przez promieniowanie jonizujące, o którym wspomniałem wcześniej, promieniowanie UV, próżnie, mikrometeoroidy, jakieś szczątki, wahania temperatur między obszarami oświetlonymi i ciemnymi na Księżycu, no i przez sam regolit, który będzie wynikać wszędzie. Tutaj, projektując właśnie bazę na Księżycu, habitat, należy wziąć pod uwagę te czynniki środowiskowe, które będą prowadzić do erozji, kruchości i degradacji właściwości optycznych, zmniejszając wydajność i trwałość na przykład sprzętu na Księżycu. Tutaj właśnie, no niestety po angielsku, jest tabelka z kilkoma przykładowymi przyrządami, które mogą być wykorzystywane właśnie do badania przedstawionych poprzednio zagadnień. Tutaj takim typowym sprzętem dla geologów na Ziemi no to jest młotek, jakieś lupy, soczewki, notes i aparat fotograficzny, a także jakieś kierunkowskazy, wagi, no i pojemniki na próbki. Tutaj większość z tego nie trzeba dostosowywać do warunków księżycowych, no bo młotek na Ziemi, młotek na Księżycu raczej będzie się zachowywać podobnie. Natomiast już inne, no poza tym większość z tych
właśnie sprzętu dla geologów było używane w czasie misji Apollo, więc w zasadzie no, dostosować ich nie trzeba. Natomiast do badania próbek, no już jest potrzebny sprzęt, który jest nieco bardziej zaawansowany niż młotek, na przykład spektrometry czy mikroskopy. Na szczęście, czy to spektrometry, czy mikroskopy zostały już przynajmniej częściowo dostosowane do warunków kosmicznych, bo na przykład mikroskopy, czy to światła widzialnego, czy spolaryzowanego, są już na ISS. SEM jest przygotowywany do tego, by móc działać w warunkach księżycowych. Natomiast takie spektrometry jak UFO WISS i IR, czy Ramanowski, już częściowo część z nich poleciała na Marsa w ramach misji ExoMars. Tutaj właśnie dużym, niezwykle istotne jest, by te nasze przyrządy były jak najmniejsze z powodu ograniczeń wagowych, co do tego, ile można wynieść właśnie w czasie jednego lotu na Księżyc. No i przy okazji w bazie jest ograniczone miejsce. Na szczęście, czy to spektrometry, czy mikroskopy, nie są aż tak duże, mieszczą się na biurku. Natomiast sprzęt do klasyfikacji ziaren ze względu na ich wielkość, jakieś wielkie sita czy coś, to już mogą być, już są większe nieco. No to jak widać, większość z tego, co wypisałem, jest już przynajmniej w fazie projektowania na Księżyc, więc to tylko kwestia czasu, by po prostu stworzyć sprzęt, którym będziemy mogli odpowiedzieć na te zagadnienia, o których wspomniałem wcześniej. Teraz co nieco będzie o badaniu życia i jego prekursorach w warunkach pozaziemskich. No, na powierzchni Księżyca, jak wiemy, panują niezwykle warunki niezwykle niekorzystne, czy to dla życia, czy dla biosygnatur, czy dla cząstek prebiotycznych. I paradoksalnie to właśnie dzięki tym warunkom na Księżycu mogą zachować się ślady stanów pośrednich między taką prostą chemią, jak powiedzmy prowadzę ja w laboratorium w probówce, obecnymi złożonymi systemami biologicznymi, które w porównaniu do takich zwykłych reakcji chemicznych są dużo, dużo bardziej skomplikowane. W takim środowisku można próbować poszukiwać odpowiedzi na to, jak życie wyłoniło się z tej właśnie chemii, gdzie mogło istnieć i gdzie może istnieć obecnie, a także jak można je wykryć. Tutaj właśnie na kolejnych slajdach będzie kilka zagadnień związanych z astrobiologią i taką chemią organiczną Księżyca. Księżycowe związki organiczne. Tutaj skały księżycowe, które w ramach misji Apollo i które zostały przeanalizowane w latach 70. pod kątem związków zawierających węgiel, no, wykryto właśnie związki organiczne na tych skałach. Niestety w tamtych czasach było niezwykle trudne, by ocenić, czy te właśnie związki są pochodzenia egzogenicznego czy ziemskiego, czy po prostu nie zostały próbki w jakiś sposób zanieczyszczone. Niedawno próbki z Apollo 17 zostały właśnie potwierdzić to, jakie są te, skąd się wzięły w ogóle te związki, zostały zbadane ponownie przy pomocy nowego oprzyrządowania i nowych technik. To niestety nie wiem, jak się zakończyły te badania, ale jeśli ktoś by chciał wiedzieć, mogę sprawdzić i ewentualnie mu wysłać.
Tutaj właśnie od czasu powstania księżyc, właśnie jak jest napisane, zakumulował znaczną ilość materii organicznej, która pochodzi czy to z pyłu międzyplanetarnego czy meteorytów. Dodatkowo meteoroidy ciągle uderzają w księżyc, więc tej materii organicznej wciąż przybywa. Analiza księżycowego regolitu, która może być prowadzona właśnie w takim kosmicznym księżycowym laboratorium, pomoże dokładnie odróżnić pochodzenie zawartości tych związków organicznych. Czy pochodzą one z opadów meteoroidów, czy z wiatru słonecznego, w którym przypuszcza się, że powstają prekursory aminokwasów, czy też te związki organiczne są stały tam naniesione w wyniku skażenia przez ziemian. Badanie próbek na Księżycu ma tę zaletę, że jest właśnie mniejsza szansa na zanieczyszczenie ziemskimi cząsteczkami organicznymi, no a przy okazji nie trzeba przygotowywać tych próbek, nie potrzeba przechodzić tego całego procesu przygotowania próbek, by zostały w ogóle dostarczone na Ziemię i zostały poddane choćby przeciążeniom w czasie powrotu na Ziemię. No teraz nieco o wyznaczaniu limitów dla życia poza Ziemią. Tutaj nasza wiedza na temat granic życia poza Ziemią kieruje poszukiwania życia pozaziemskiego w kierunku głównie Marsa. I no właśnie ciągłe poszerzanie granic naszej wiedzy pomaga nam określić, które środowiska są najbardziej prawdopodobne dla podtrzymywania życia. Dodatkowo no, możemy wspierać, jeśli można tak to nazwać, wspierać ochronę planety przed właśnie skażeniem jej przez ludzi naszymi cząsteczkami. To jest właśnie jeden z problemów, na który natkną się ludzie w czasie kolonizacji Marsa. To znaczy, czy możemy w zasadzie zmieniać tamto środowisko, czy może jednak wolimy je zachować w stanie nienaruszonym. No bo jeśli zaczniemy, dajmy na to jakieś prace wydobywcze, no to ewentualne biosygnatury, które tam będą, mogą zostać zniszczone, no albo może po prostu zostać zanieczyszczone środowisko naszymi biosygnaturami, no i przez to może dojść do pewnych błędów. Dodatkową taką motywacją do badania granic limitów dla życia poza Ziemią jest teoria panspermii, zgodnie z którą mikroorganizmy mogą przemieszczać się z jednej planety na drugą, na przykład z Marsa na Ziemię, w skałach wyrzucanych przez uderzenia meteoroidów. Eksperymenty sugerują, że ułamek mikroorganizmów przenoszonych przez skały mógłby przetrwać takie wyrzucenie z Marsa, ale pozostaje no, dosyć spora niepewność co do tego, jak długo mogą te mikroorganizmy przetrwać w przestrzeni międzyplanetarnej. Mimo tego, że mikroorganizmy przenoszone przez skały mogą wytrzymywać całe miesiące na niskiej orbicie okołoziemskiej, jeśli tylko są chronione przed promieniowaniem UV. Właśnie, mając dostępne laboratorium na Księżycu, możemy lepiej zrozumieć uszkodzenia spowodowane próżnią kosmiczną, promieniowaniem jonizującym, czy kombinacją tych dwóch czynników, dzięki czemu dokładniej moglibyśmy ocenić prawdopodobieństwo litopanspermii. Takie badania mają niewielkie znaczenie dla samego Księżyca, na którym no, prawdopodobnie nigdy życia nie było, natomiast taka baza księżycowa mogłaby je znacznie wesprzeć. Takie symulacje naziemne warunków pozaziemskich
są bardzo ograniczone właśnie na Ziemi pod względem wierności środowisku. Symulacje na niskiej orbicie okoziemskiej są już bardziej realistyczne, no ale niestety strumień promieniowania jonizującego jest. Ten strumień po prostu wpływa pole magnetyczne Ziemi. No, z drugiej strony mamy Księżyc, który nie ma magnetosfery i praktycznie żadnej atmosfery, dzięki czemu jakościowo niezmienione są strumienie zarówno promieniowania ultrafioletowego, jak i jonizującego. Jest to bardzo właśnie przydatne w ocenie skutków promieniowania kosmicznego w połączeniu lub nie z próżnią, o czym wspominałem. Dodatkowo różne środowiska pozaziemskie mogą być symulowane przez dodanie filtrów promieniowania, uwzględniających na przykład atmosferę Marsa lub elementów symulowanego środowiska, na przykład atmosfery albo regolitu. Laboratorium na Księżycu mogłoby rozwiązać takie problemy eksperymentów z ekspozycją właśnie w niskiej orbicie okołoziemskiej. No po pierwsze, przygotowanie i analiza próbek na miejscu pozwoli uniknąć długotrwałego przechowywania w niezbyt optymalnych warunkach. Ograniczyłoby to również uszkodzenia spowodowane wibracjami, wstrząsami czy przyspieszeniami podczas startu i lądowania, które mogą być trudne do odróżnienia od uszkodzeń spowodowanych przez badane czynniki środowiskowe. Po drugie, montaż sprzętu na miejscu umożliwiłby zarówno eksperymenty na większą skalę, których no, liczba i wielkość próbek są bardzo ograniczone w niskiej orbicie okołoziemskiej, i możliwe byłoby użycie bardziej delikatnego sprzętu. Po trzecie, próbki mogą być zbierane, a sprzęt może być ponownie wykorzystywany do dalszych lub niezależnych eksperymentów. Teraz poszukiwanie życia pozaziemskiego, czyli chyba jedna z najciekawszych rzeczy, jakie mogą być. Powierzchnia Marsa prawdopodobnie nie nadaje się, przynajmniej już, do zamieszkania nawet dla mikroorganizmów. Właśnie, ale uważa się, że w przeszłości była bardziej gościnna. Warunki przetrwania mogły utrzymać się do dnia dzisiejszego, ale tak bardziej lokalnie i najprawdopodobniej pod powierzchnią. Wystawianie organizmów na symulowane warunki marsjańskie na Księżycu, o czym wspomniałem, może pomóc w ustaleniu, w których miejscach na Marsie najprawdopodobniej istniało życie, a także no, istnieje do dzisiaj, o ile istnieje. Może również pomóc udoskonalić bazy biosygnatur, czyli wykrywalnych cech typowych dla życia, oceniając, w jaki sposób środowiska, w których te biosygnatury są poszukiwane, wpływają na nie. Dodatkowo, materiał marsjański znaleziony na Księżycu można by analizować pod kątem obecności właśnie biosygnatur, co możliwe, że nieco mniej owocne, mogłoby nie być zbyt owocne, jednak jest no bardziej wykonalne w najbliższej przyszłości no, na Księżycu niż na Marsie. Jest to na Marsa jednak no, zbyt prędko nie będziemy budować bazy. Analiza takich próbek na Księżycu zmniejsza ryzyko skażenia przez życie tutaj na naszej planecie. No i właśnie Księżyc może być takim poligonem dla instrumentów i protokołów do wykrywania życia, dzięki czemu byłyby udoskonalane w właśnie perspektywie misji na Marsa. Ze względu na brak tektoniki płyt i wietrzenie spowodowane czy to przez wiatr, czy przez wodę, o którym wspominałem, powierzchnia Księżyca może zawierać zachowane fragmenty wczesnej Ziemi, Wenus czy Marsa,
które wylądowały tam właśnie po wyrzuceniu w wyniku zderzenia z jakimś meteoroidem, dajmy na to, albo asteroidą. Ich analiza może dostarczyć informacji o możliwościach zamieszkania tych planet w przeszłości. Dodatkowo próbki mogą zawierać rozpoznawalne oznaki ziemskiego, czy może nawet marsjańskiego, życia tak wcześnie, że wszystkie ich ślady zostały już dawno zdegradowane na naszej planecie. Być może właśnie obejmując takie produkty, powiedzmy pośrednie, między chemią i złożonymi formami życia. Poza tym molekuły prebiotyczne, czy to rodzime, czy takie, które przyleciały z meteorytami, mogą być przechowywane w stale zacienionym lodzie, co może rzucić nowe światło na pojawienie się życia. Właśnie. Teraz może przejdźmy znowu troszkę do troszkę sprzętu. No właśnie poszukiwania wczesnego lub pozaziemskiego życia, a także badania związane z ochroną planet, będą wymagały zebrania i takiej zgrubnej obróbki próbek z powierzchni i podpowierzchni Księżyca. Tutaj oprzyrządowanie może być stosowane również do próbek niebiologicznych, o których omawiałem wcześniej, choćby właśnie czy to spektrometry, czy inne. Tak samo to samo dotyczy właśnie identyfikacji materiałów pozaksiężycowych, które można przeprowadzić za pomocą tych wspomnianych spektrometrów. Dla badania związanego właśnie z jakimiś bakteriami czy prekursorami życia potrzebne jest całe oprzyrządowanie, czy to do hodowli właśnie, czy do namnażania mikroorganizmów, a także do pracy z nimi. No na szczęście część z tego sprzętu już jest wykorzystywana, czy to właśnie na ISS, czy gdzie indziej. Natomiast część sprzętu nadal potrzebuje adaptacji. Nadal potrzebuje właśnie dostosowania do warunków księżycowych. Tutaj przede wszystkim przy projektowaniu właśnie sprzętu, czy tego, o którym opowiadałem wcześniej, należy wziąć pod uwagę zmniejszenie gabarytów takiego sprzętu i przede wszystkim automatyzację, by jak najbardziej, w zasadzie jak najmniej angażować astronautów, badaczy do pracy, która może być po prostu bardzo powtarzalna. Jeśli jesteśmy w stanie to zautomatyzować, no to powinniśmy to zrobić. Tutaj aktualnie eksperymenty astrobiologiczne zwykle opierają się na takich próbkach przygotowywanych na Ziemi i przeanalizowanych po locie na orbitę, przepraszam. Chociaż oszczędza to czas załogi, odbywa się to kosztem integralności próbki właśnie przez te wszystkie przeciążenia. Założenie bazy na Księżycu i laboratorium wraz z nim pozwoli uniknąć właśnie tego wszystkiego. Teraz właśnie o tym, co się będzie działo w habitacie, bo przecież ludzie też są znakomitym źródłem choćby mikroorganizmów ze skóry. I no właśnie, mimo że tego, że pierwsze misje załogowe na Księżyc, które rozpoczną się wraz z lądowaniem Artemis 3, no aktualnie to jest rok 2024, no i aktualnie oczekuje się, że będą raczej krótkotrwałe i będą w dużym stopniu opierać się na systemach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,
dłuższe misje będą wymagały opracowywania systemów podtrzymywania życia, które są mniej zależne od dostaw z Ziemi, a które są w zasadzie zależne od ostrożnego zarządzania wszystkimi mikrobiomami i dogłębnego zrozumienia wpływu na zdrowie naszego właśnie środowiska księżycowego. Badania biologiczne w zasadzie muszą być prowadzone na miejscu, ponieważ niektóre czynniki, takie właśnie jak to wspomniałem wcześniej, promieniowanie, czy regolit, czy nawet grawitacja, nie mogą być symulowane zbyt dobrze na Ziemi, nie mówiąc już o kombinacji wszystkich tych czynników w dłuższym okresie. Biorgeneracyjne systemy podtrzymywania życia. Te systemy to są właśnie sztucznie stworzone ekosystemy, składające się z mikroorganizmów, roślin, no i może kiedyś zwierząt, aktualnie głównie mikroorganizmy i zwierzęta i rośliny. I obecnie są to jedne z najbardziej zaawansowanych systemów podtrzymywania życia. Podsystemy właśnie BLSS, które mają być testowane na Księżycu, obejmują, no ale też nie ograniczają się do zaangażowania w produkcję żywności, które mogą być połączone z takimi funkcjami jak, nie wiem, odzysk i recykling odpadów albo regeneracja powietrza na przykład, a także odzyskiwanie i recykling wody z wykorzystywaniem biofizyczno-chemicznego oczyszczania moczu. Takie właśnie systemy, jak na przykład Advanced Closed Loop Systems, oparte są na silnicach i lub roślinach. Właśnie. Badania takich podsystemów, systemów w zasadzie, mogły, mając laboratorium na Księżycu, można by badać, jak działają takie systemy z wykorzystywaniem regolitu, czy trzeba go jakoś wzbogacać, jak na nim rozwijają się właśnie bakterie czy rośliny. Wysiłki w inżynierii biologicznej mające na celu dodanie lub ulepszenie funkcji wykonywanych przez biologię można rozważyć na miejscu w celu właśnie uzyskania takich szybkich informacji zwrotnych o tym, jak to tam wszystko działa nam, jak i aby wykorzystać lokalne warunki, żeby ukierunkować ewolucję, czy to tych roślin, czy mikroorganizmów, które będziemy wykorzystywać. Poza tym cała ta pętla BLSS musi być dostrojona do warunków na miejscu. No niestety nie da się po prostu tego dostroić, nie da się tego dostroić na Ziemi, a tam już jak najbardziej. Tak. Mikroorganizmy są przenoszone oczywiście przez człowieka, no i w habitatach na Księżycu będą, no nieuniknione będzie po prostu, że one się też pojawią. Stanowią one ryzyko dla zdrowia członków załogi oraz dla integralności sprzętu. Zagrożenie dla zdrowia stwarza potencjalne pojawienie się patogenów, czy to oportunistycznych, czy nie, czy to właśnie czy nowych patogenów, czy takich, które po prostu w warunkach księżycowych zaczną nieco inaczej się zachowywać. Chociaż do tej pory nie zgłoszono żadnej infekcji zagrażającej życiu, patogeny spowodowały no, dziesiątki różnych incydentów w kosmosie. Zagrożenie z czasem właśnie będzie wzrastać z powodu właśnie izolacji na Księżycu. Będzie tam przecież izolowane środowisko, a także z trudnościami z krótkoterminowymi powrotami. Dodatkowo mikroorganizmy
stanowią również zagrożenie dla sprzętu. Po pierwsze, istnieją tak zwane technofile, czyli mikroorganizmy, które mogą kolonizować i degradować te wszystkie materiały, z których budujemy nasz sprzęt. Niektóre znaleziono zarówno na stacji Mir, jak i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dodatkowo zanieczyszczenia biologiczne będą wpływać na BLSS, od którego no, zależy w zasadzie podtrzymanie życia. Tutaj czynione są starania, aby scharakteryzować populację drobnoustrojów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a także w ramach misji analogicznych do pobytu na Księżycu lub Marsie, o czym właśnie opowiadano tydzień temu na wykładzie, ale żadne z tych właśnie misji nie odnosi się do wszystkich czynników, które będą obecne w takiej bazie księżycowej i które mogą znacząco wpłynąć na zachowanie tych mikroorganizmów. Dlatego należy właśnie przeprowadzić na miejscu długoterminowe monitorowanie zbiorowisk takich drobnoustrojów. Zmiany fizjologiczne i psychologiczne zachodzące u ludzi, no naturalnie chyba wszyscy znamy tutaj właśnie tych dwóch panów, czyli Marka Kelly'ego i jego brata Scotta Kelly'ego, który spędził na orbicie, bardzo dobrze pamiętam, chyba 340 dni. I właśnie już nawet z tego zdjęcia widać, że Scott jest nieco wyższy od swojego bliźniaka. Już nie pamiętam dokładnie o ile centymetrów, ale właśnie jak wrócił, okazało się, że już nie są do końca tacy sami nasi bliźniacy i nie chodzi tutaj jedynie o wąsa, którego ma Mark. Główną przeszkodą w długoterminowej obecności na Księżycu, no i poza nim, są zarówno zagrożenia fizjologiczne, jak i psychologiczne. Rozwiązanie tego problemu będzie wymagać po pierwsze głębokiego zrozumienia wszystkich mechanizmów, które są w to zaangażowane, a po drugie potrzebne jest opracowanie i ocena środków zaradczych i strategii łagodzących właśnie wpływ wszystkich czynników. Problem z tymi danymi, które mam obecnie, jest taki, że wszystkie, no większość w zasadzie tych danych na temat reakcji ludzkiego organizmu została zebrana na niskiej orbicie okołoziemskiej. No plus jeszcze mamy dane z misji Apollo i w zasadzie praktycznie nic poza tym. A właśnie założenie placówki, właśnie dzięki temu będziemy mogli monitorować wpływ innej grawitacji niż ta mikrograwitacja obecna na ISS. Bo tutaj począwszy od mniej więcej 2 dni ekspozycji na mikrograwitację, następuje przesunięcie płynów spowodowane właśnie mikrograwitacją, co prowadzi do zaburzeń układu nerwoprzedsionkowego, na przykład zmniejszenia objętości istoty szarej mózgu albo wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Na dłuższą metę mikrograwitacja powoduje zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym, czego właśnie tutaj Scott Kelly jest doskonałym przykładem. Najbardziej zauważalne jest zmniejszenie gęstości kości, co może na przykład powodować tworzenie się kamieni nerkowych, gdzie właśnie niewykorzystane substancje odżywcze mogą się gromadzić w nerkach, no i osłabienie masy mięśniowej. Nawet pomimo tego, że astronauci ćwiczą, poświęcają sporo czasu na ćwiczenia, dalej występuje osłabienie masy mięśniowej i układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo następuje zwiększenie ryzyka zakrzepicy żylnej. Przypuszczalnie grawitacja na Księżycu będzie miała podobne, choć mniejsze nieco skutki.
Właśnie nasze aktualne środki zaradcze obejmują właśnie regularne ćwiczenia oporowe i stosowanie leków, czy to antyresorpcyjnych i suplementów diety, jednak one nie wystarczają w pełni. Dodatkowo ekspozycja na wysokie dawki promieniowania jonizującego, które no, w czasie pobytu na Księżycu na pewno coś takiego nastąpi, choćby w czasie spacerów księżycowych, może to prowadzić do takich skutków jak zaćma czy choroby układu krążenia, a także ośrodkowego układu nerwowego, nie wspominając oczywiście o nowotworach, dysfunkcji komórek śródmąkonaczyniowego i innych takich. Dodatkowo obserwuje się również po tym pobycie w kosmosie zmiany w układzie odpornościowym, które mogą zostać zaostrzone przez to promieniowanie. Dodatkowo, to już też raczej rzecz chyba wydaje mi się dosyć znana, że przebywanie w środowiskach tak zwanych ICE, Isolated, Confined, Extreme, czyli właśnie na stacjach kosmicznych, okrętach podwodnych, stacjach antarktycznych czy na kosmicznych misjach analogowych, pokazuje, że izolacja może stwarzać poważne problemy psychologiczne, które mogą być pogarszane przez stres związany z misją, takim jak choćby zmiany rytmu dobowego, połączone skutki właśnie zmniejszonej grawitacji, wysokiego poziomu promieniowania i intensywnych stresorów psychologicznych, no a także innych czynników, jak na przykład potencjalnie niedotleniona atmosfera w kwaterach załogowych, muszą być bardzo dokładnie zbadane i muszą być badany ich wpływ długofalowy. Na Ziemi się tego osiągnąć nie da za bardzo, no bo zmniejszonej symulacji raczej nie jesteśmy w stanie symulować w dłuższej perspektywie, chociaż właśnie są takie specyficzne efekty zmniejszonej grawitacji można uzyskać na przykład z badań dotyczących leżenia w łóżku. Chyba właśnie NASA prowadziło takie badania, gdzie płacili ludziom za leżenie w łóżku. Odtworzenie promieniowania docierającego do powierzchni Księżyca, nie mówiąc już o promieniowaniu wtórnym, wynikającym z interakcji z kombinezonami EVA i habitatem, przekraczają nasze dzisiejsze możliwości. W konsekwencji badania fizjologii człowieka na Księżycu byłyby niezwykle cenne dla przygotowania przyszłych misji załogowych, czy to na Księżyc, czy na Marsa. O ile z Księżyca jesteśmy jeszcze w stanie stosunkowo łatwo wrócić, o tyle przed wysłaniem ludzi na Marsa koniecznie musimy zbadać wszystkie właśnie zagrożenia płynące z izolacji, promieniowania i innych czynników, ponieważ gdyby się coś stało, no to nie jesteśmy w stanie po prostu sprowadzić tych ludzi z Marsa wystarczająco szybko, żeby im pomóc. Tutaj właśnie nieco sprzętu, który byłby potrzebny do badania właśnie tej mikrobiologii, biologii ogólnie w habitacie. Tutaj przedstawiłem głównie w górnej części to są właśnie do badania mikrobiologii czy BLSS czy roślin. Natomiast w dolnej są już dla badań fizjologii i psychologii ludzkiej. Część właśnie ze systemów, jak choćby dozymetry czy właśnie sprzęt do ćwiczeń, są już dostępne oczywiście na ISS, natomiast sprzęt, który jest potrzebny i to nawet dosyć bardzo, jak na przykład rentgen czy PET czy MRI, niestety na razie jeszcze nie są dostępne. To znaczy
Astronauci są oczywiście po misjach badani rentgenem, a MRI jest aktualnie, no, są prowadzone badania nad tym, by zbudować taki, który byłby dostępny na ISS. Natomiast taki PET nigdy wcześniej nie leciał na Księżyc, nawet na orbitę, więc konieczne jest zaprojektowanie go. Tutaj, jeśli chodzi o te właśnie bardziej mikrobiologiczne i badania roślin, no to część już była na orbicie. Część może zostać przeniesiona nawet z po prostu niewielkimi modyfikacjami. Tak. Tutaj bibliografia, gdyby ktoś chciał przeczytać, no, gdyby ktoś chciał sprawdzić właśnie w źródłach, gdzie to jest nieco lepiej opisane niż na tej prezentacji, te wszystkie zagadnienia. I dziękuję za uwagę.